czytaliśmy przed chwilą psalm, psalm setny, który mówi o wysławianiu Pana Boga. Służcie Panu z weselem, przychodźcie z radością przed Jego oblicze. Mówi o dziękczynieniu. Chciałem dzisiaj właśnie poruszyć temat oddawania Bogu czci, wielbienia Boga. Używamy kilku różnych określeń. Akurat w języku polskim brakuje jednego, które by objęło całość. Mi się bardzo podoba angielskie słowo worship. Przepraszam. Tak, angielskie słowo worship, które zastępuje kilka naszych polskich. Musimy tutaj głowić, mówić nabożeństwo, wielbienie, uczczenie. Można tam sobie jednym słowem to objąć. Ale tak, te wszystkie elementy w tym zawierają się właśnie w tej służbie dla Pana Boga. A jest to ważna część przecież chrześcijańskiego życia. Jak patrzymy na Pismo Święte, ono jest pełne właśnie takich momentów, kiedy Bóg jest wielbiony, kiedy Mu się oddaje cześć. Przecież cała księga psalmów to są pieśni. Pieśni, które właśnie nierzadko miały być śpiewane w świątyni, śpiewane podczas uroczystości. Jest sekcja psalmów, mniej więcej od 120 do 130, te numery psalmów, które są tak zwanymi pieśniami pielgrzymek. Kiedy szli na święta, trzy razy w roku były święta, że wszyscy mężczyźni, a przynajmniej przedstawiciele wszystkich rodów Izraela, mieli przyjść na to święto do Jerozolimy. I idąc śpiewali, kiedy przychodzili, witały ich dźwięki tych pieśni. W jaki sposób możemy Pana Boga wielbić? Jakie to... Możecie każdy się zastanowić, jakie skojarzenia wywołuje to sformułowanie wielbić Pana Boga. Dla mnie jest ono bardzo głębokie. Ale też widziałem trochę ograniczone podejście. Może to tak źle zabrzmi, ale widziałem podejście, które ograniczało wielbienie Pana Boga do spotkań, na których się śpiewa. Ewentualnie modli. I choć nie ma nic z tym złego, że jest pięknie śpiewać, modlić się, to mam wrażenie, że coś tam brakuje w podejściu. Że jest jeszcze coś więcej niż samo śpiewanie. Taki fenomen jest mi znany jak wieczór uwielbienia. Nie wiem, czy słyszeliście o takich. I akurat mi to kojarzy się z takim spotkaniem, gdzie faktycznie się tam śpiewa, jest taka specjalna atmosfera tworzona, która ma wywołać jakieś emocje w tych, którzy są obecni. A więc te dźwięki tam, no wszystko ma sprawić, że coś tam zaczyna się odczuwać. I jest to jakby, że ta atmosfera, która jest na zewnątrz, ma w tobie w środku wywołać jakąś reakcję. I to się nazywa właśnie uwielbieniem. Ale ja bym chciał, żeby Pismo Święte dla nas było odpowiedzią na pytanie, czym jest wielbienie Pana Boga, w jaki sposób ono się odbywa. I tak, zaczynając od samego początku. W Księdze Rodzaju, w 4 rozdziale, mamy obraz dwóch nabożeństw, można tak powiedzieć. I tutaj czytamy od wersetu 3 do 5. Księga Rodzaju, 4 rozdział, od 3 do 5. Z biegiem czasu zdarzyło się, że Kain przyniósł Panu ofiarę z plonów ziemi. Także Abel przyniósł pierworodnych swej trzody z ich tłuszczu. A Pan wejrzał na Abla i jego ofiarę, lecz na Kaina i jego ofiarę nie wejrzał.
Kain rozgniewał się bardzo i spochmurniała jego twarz. Więc mamy dwoje osób, które przychodzą wielbić Pana Boga. Przychodzą złożyć Panu Bogu ofiarę. I szokująca jest ta informacja, że Pan Bóg tylko jedną przyjął, a drugiej nie. I uważam, że dla was to nie jest wielką tajemnicą. Co się stało? Dlaczego? Dlaczego akurat na Kainę Abla Pan Bóg spojrzał, wejrzał, przyjął, a nie Kaina? Otóż Abel przynosi to, o co Pan Bóg prosił. A co było symbolem? Już wiemy, Mesjasza, tego baranka, który gładzi grzech świata. Kain przynosi to, co chce. Przynosi to, co uważa za słuszne. Przynosi to, do czego ma talent. Myślę, no co złego, no masz talent, to go wykorzystaj. A jednak jest coś ważniejszego niż tylko nasze dobre chęci i talent, który mamy. W tym przypadku trzeba mu było przynieść owce, co wykraczało poza jego talenty. On się hodowlą nie zajmował. Ale trzeba było posłuchać. Tak. Trzeba było wykazać wiarę, zaufanie, posłuszeństwo. I przez to Pan Bóg byłby uwielbiony. Idąc dalej w tą stronę, mamy historię z Księgi Wyjścia. Przepraszam, nie z Księgi Wyjścia, z Księgi już Kapłańskiej. 10 rozdział. Jest to czas, kiedy Izraelici znajdują się w drodze do ziemi obiecanej. Wyszli z Egiptu. Morze Czerwone pozostało za nimi. Są u podnóża góry Synaj, powstaje świątynia. Aaron i jego synowie zostali wyznaczeni, aby byli tam kapłanami. I są to pierwsze dni, kiedy służą. Nie mamy tutaj podanego w tej historii dokładnych ram czasowych, ale są to początki. Sam początek funkcjonowania świątyni. I czytamy od pierwszego wersetu. A Nadab i Abihu, synowie Arona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, włożyli do nich ogień, nałożyli na nie kadzidła i ofiarowali przed Panem obcy ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień sprzed Pana i pochłonął ich i pomarli przed Panem. Znowu bardzo szokująca informacja. Kapłani wchodzą do świątyni i giną. Z jakiego względu? Przynoszą obcy ogień. Biorą natchnienie z jakiegoś innego źródła. Tak, ogień jest symbolem Ducha Świętego. Te języki ognia, które się pojawiły nad apostołami, wszystkimi zgromadzonymi tam w sali na górze w dzień Pięćdziesiątnicy, wylanie Ducha Świętego. I oni biorą jakąś inną inspirację. I wydaje mi się, że w porządku. No, idą służyć Panu Bogu. I idą na nabożeństwo. Idą oddać Mu chwałę, złożyć kadzidło i cokolwiek akurat było tego dnia do wykonania w świątyni. Więc nie wszystko, co nam się wydaje, że z naszej chęci, żeby uwielbić Pana Boga, faktycznie Go uwielbi. Nie wszystko, co nam się wyda dobre, faktycznie dobrym jest. Jeśli chodzi o inny ogień, akurat, przepraszam, nie wypisałem sobie tych fragmentów, ale
w księgach mojżeszowych, w prawie mojżeszowym kilkukrotnie przywija się myśl, kiedy Pan Bóg mówi im, że wejdziecie do Kanaanu, posiądziecie tą ziemią i tam zobaczycie, jak te narody czczą swoich bogów. To Pan Bóg mówi, tak mi nie uczynicie. Nie będziecie z nich brać przykładu. Nie będziecie mi służyć według tego, jak oni służą. Nie bierzcie z nich przykładu. Nie bierzcie innego ognia. Ale służcie tak, jak ja o to proszę. Tutaj Pan Bóg opisał całą służbę świątyni, jakie ofiary, kiedy składać. Mówi, tak. Nie inspirujcie się. Gdzieś tam na zewnątrz. Poniekąd może być to problematyczne, bo jeżeli spojrzymy na nas, jako Kościół Adwentystów, przecież wiele z tego, co mamy, to jest dziś zaczerpnięte od innych denominacji. A większość pieśni, które śpiewamy, nie zostaje napisane przez Adwentystów. Ale pozornie. Myślę, że jeżeli ktoś był tym sługą Bożym i coś napisał, to możemy z tego korzystać. Ale jeżeli widzimy ruchy niepewne, które chociaż też się nazywały, że są chrześcijanami, czy czczą Pana Boga, myśmy byli bardzo ostrażni, skąd czerpiemy swoją inspirację, żeby akurat w taki, a nie inny sposób Pana Boga wielbić. I to akurat chciałbym odczytać obietnicę, którą Pan Bóg pozostawia dla Izraela. Są to pożegnalne słowa Mojżesza z Księgi Powtórzonego Prawa. Cała Księga Powtórzonego Prawa to jest w zasadzie pożegnanie Mojżesza z narodem. Przypomina im wszystko, co było do tej pory, bo wie, że oni wejdą do Kanaanu, ale już bez niego. Pan Bóg mu to objawił, że zostanie tu, po tej stronie Jordanu. Nie wejdzie, ale oni wchodzą. Więc jeszcze raz, z głębi swego serca udziela im pouczeń. Właśnie przypomina prawo, które Pan Bóg zostawił. No i też pewne prorocze słowa wypowiada. A także ostrzega ich, jakie są przekleństwa, jeśli nie będą wierni Panu Bogu, a jakie błogosławieństwa, jeśli będą się Go trzymać wiernie. A więc Księga Powtórzonego Prawa, 28 rozdział. I w tych błogosławieństwach, obfitości, także ziemia będzie przynosiła obfitość i tak dalej, czytamy 12-13 werset. Pan otworzy dla ciebie swój bogaty skarbiec, niebo, aby dawać deszcz twojej ziemi w odpowiednim czasie i błogosławić wszelką pracę twoich rąk. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał. I Pan umieści cię na czele, a nie na końcu. I będziesz tylko na górze, a nie będziesz na dole, jeśli będziesz słuchał przykazań Pana swego Boga, które ci dziś nakazują, abyś ich przestrzegał i je wypełniał. W tych błogosławieństwach jest zawarte to, że będziesz pożyczał innym, a nie od innych. Tu akurat ten przykład mówi, że będziesz na czele, nie na końcu. Mi się bardzo podoba inny przykład, być może bardziej dosłowny, że będziesz głową, a nie ogonem. No jak znamy trochę anatomię zwierząt, najpewniej chodzi o jakieś bydło czy trzodę, bo się ogon idzie zawsze za głową, a nie odwrotnie. Obietnica błogosławieństwa to jest to, że to ty będziesz wzorcem dla innych. To
To oni od Ciebie będą się uczyć. Oni będą starać się iść za Twoim przykładem. Ale później, kiedy są przekleństwa, to Pan mówi, że będzie dokładnie odwrotnie. Będziesz pożyczał i będziesz ogonem, a nie głową. I tak samo w kwestii pytań o to, jak uwielbiać Pana Boga. No jeśli będziemy iść wiernie za tym, czego Pan Bóg nam, co nam Pan Bóg dał i uchwycimy się wiarą tych obietnic, to spodziewam się, że w odpowiedzi na to i przez Boże błogosławieństwo nie będziemy musieli szukać u innych inspiracji, ale inni mogą od nas czerpać. Będą powstać nowe rzeczy, nowe pieśni. Nie wiem, moja wyobraźnia jest trochę za mała, żeby sobie wyobrazić co, ale powstać rzeczy, które inni będą chcieli, prosili. Pozwólcie nam robić tak samo. Pokażcie nam. Więc nie przynośmy innego ognia, prośmy Pana, żeby swój ogień posyłał. A jeżeli już mówimy o prośbach, o to, żeby Pan Bóg posłał ogień, to chciałbym z Wami otworzyć pierwszą Księgę Królewską i rozdział 18. I tutaj mamy historię, która dzieje się na Górze Karmel. Po jednej stronie mamy króla Achaba i proroków Baala i Asztarte. W liczbie ponad 400. A po drugiej stronie mamy jednego Eliasza. I mamy nabożeństwa, które tam się odbywają. Ku czci Baala i ku czci Pana Boga, Jahwe. I ten, który Bóg jest prawdziwy, ma zesłać ogień na swoją ofiarę. I czytamy, że najpierw czytajmy, jak wyglądało nabożeństwo ku czci Baala. Pierwsza Księga Królewska, wersety od 26 do 28. Wzięli więc cielca, którego im dał, aby go przygotowali. Wzywali imienia Baala od poranku aż do południa, mówiąc: o Baalu, wysłuchaj nas. Ale nie było głosu ani odpowiedzi. I podskakiwali wokół ołtarza, który zrobili. Gdy nastało południe, Eliasz naśmiewał się z nich, mówiąc: wołajcie głośniej. Przecież to jest Bóg, ale może tylko zamyślił się, albo jest zajęty, albo też może jest w drodze. Może śpi i musi się obudzić. Wołali więc głośno i nacinali się według swego zwyczaju nożami i włóczniami, aż krew z nich tryskała. Mamy głośne wołanie, mamy tam tańce, skakanie, różne rzeczy się dzieją. Bardzo jest to takie dynamiczne. No i nic z tego. Baal nie odpowiada. Jest to, że trudno mi uchwycić i powiedzieć. Ten obraz, który tutaj widać w tym czczeniu Baala, to jest dużo takich zmysłowych rzeczy. Oni muszą krzyczeć, wołać. I może dzisiaj nie mamy przypadków, że ludzie się tam nacinają. Znaczy, no, zdarza się. Wiem o jakichś takich uroczystościach muzułmańskich, gdzie się tam maczetami, nożami tną. Może w kręgach chrześcijańskich nie. Ale bywają już rzeczy, kiedy jest właśnie dużo takich tych rzeczy, które odwołują się do zmysłu, do dźwięku, do obrazu. Byłem kiedyś na koncercie zespołu chrześcijańskiego, bardzo znany w Polsce. Cała hala sportowa była pełna. I
No oprócz tego, że śpiewali, to tam były jeszcze te mrygające światełka, tutaj dym, tu z przodu z flagami kolorowymi. Oni wielbią Pana Boga, ale to jest bardzo zmysłowe. Powiem szczerze, że z przyjaciółmi, którzy tam byliśmy, wyszliśmy stamtąd. Czuliśmy się nieswojo. Tak delikatnie powiem. Czuliśmy się, że to coś nie jest właściwego. I potem nastaje czas nabożeństwa Eliasza ku czci Pana Boga. I czytamy od 36 do 38 wersetu. A gdy nadszedł czas składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz zbliżył się i powiedział: Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech dziś poznają, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że na Twoje słowo uczyniłem to wszystko. Wysłuchaj mnie, Panie, wysłuchaj mnie, aby ten lud poznał, że Ty, Panie, jesteś Bogiem i że Ty z powrotem nawróciłeś jego serca. Wtedy spadł ogień Pana i pochłonął ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i proch, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Jezu, jaki kontrast. Zupełnie co innego. Eliasz nie tańczy, nie skacze, nie macha flagami, nie ma światełek, nie ma fajerwerków. Bardzo skromnie. Klęknął i spokojnie wypowiedział słowa modlitwy. I Pan Bóg był uwielbiony. Tak, jeszcze jest tam ofiara, którą składa, ale jest to bardzo spokojne. I ma swój cel. Cel właśnie, żeby Pan Bóg był uwielbiony, ale nie tyle przez samą ornamentykę wydarzenia, tylko żeby był uwielbiony w tym, że ludzie poznają, że jest Bogiem prawdziwym. Żeby byli przekonani, że celem tego nabożeństwa jest nieść przekonanie, że Pan jest Bogiem. Mamy tutaj tych, którzy obserwują, tych, którzy są celem tego przekazu, że Pan jest Bogiem. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy swoim uczniom mówi o Duchu Świętym, który ma być posłany. To jest w Ewangelii Jana. W 16 rozdziale mówi, że przyjdzie, aby przekonać ludzi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I to nabożeństwo, które Eliasz ma na górze Karmel, ma przekonać ludzi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I to jest cel nabożeństwa, które uwielbia Pana Boga. Idąc dalej. Możemy otworzyć listy do Koryntian. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 14 rozdział. I w tymże to rozdziale Paweł troszeczkę mówi na temat porządku, który ma być na nabożeństwie. Okazuje się, że był tam taki trend w tym Koryncie, w kościele koryńskim, gdzie w tym nabożeństwo zaczęto stawiać właśnie na widowiskowość. O, tutaj językami będą mówić. Tak? No coś widowiskowego. Ten mówi, jeden, drugi, ponieważ że wszyscy tutaj naraz, nie czeka aż jeden skończy, drugi już. Bardzo podekscytowani, dużo emocji. To się udziela, ta atmosfera. Paweł bardzo dyplomatycznie nie mówi im, że słuchajcie, żeście totalnie zbłądzili, jak tak możecie, to już takie szataństwo jest. Nie, mówi, fajnie, dobrze jest mówić językami, ale ja bym wolał. Bardzo taktownie Paweł to udziela odpowiedzi i wskazuje, jak powinno nabożeństwo wyglądać i co powinno być sednem. Więc przeczytajmy wersety 24 i 25.
1 Koryntian 14, 24, 25. A jeśli wszyscy prorokują i wejdzie jakiś niewierzący albo nieuczony, będzie przekonany i osądzony przez wszystkich i tak zostaną objawione tajemnice jego serca, a on upadnie na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, że prawdziwie Bóg jest wśród was. Proroctwo. Czym jest proroctwo? To jest słowo Pana Boga. To jest przekaz Pana Boga. To jest Jego słowo. Mówi Paweł, że jeżeli ktoś do was przyjdzie, a tutaj wszyscy prorokują, wszyscy mówią Słowo Boże, a to znów wypełniono swoją rolę. Przekonać o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Ten ktoś ratem jest przekonany o swoim grzechu. Tak? To łatwo być przekonanym o cudzym grzechu. Ale o swoim jest. I oddaje chwałę Panu Bogu. Mówi, dzisiaj wszedłem tu, może przypadkiem. I dosięgło mnie Słowo Boże. I wiem, że Bóg jest pośród was. Pan Bóg jest uczczony. Znajduję taki przykład takiego nabożeństwa również w Starym Testamencie. Możemy otworzyć Księgę Nehemiasza, 8 rozdział. O, to piękne chwile, kiedy odbudowują świątynię, odbudowują Jerozolimę, już na tym etapie Jerozolimę. Tu właśnie w tym 8 rozdziale Księgi Nehemiasza mamy zgromadzenie. I przeczytajmy, co się dzieje. Czytam teraz od pierwszego wersetu do trzeciego. Wówczas zebrał się cały lud, jak jeden mąż na placu, który był przed bramą wodną i powiedział do Ezdrasza, uczonego w piśmie, aby przyniósł księgę prawa Mojżesza, które Pan nadał Izraelowi. Wtedy Ezdrasz kapłan przyniósł prawo przed zgromadzeniem mężczyzn i kobiet oraz wszystkich, którzy mogli słuchać i rozumieć. A działo się to pierwszego dnia siódmego miesiąca. I czytał je przed tym placem, który znajdował się przed bramą wodną, od rana aż do południa, przed mężczyznami i kobietami oraz tymi, którzy mogli zrozumieć. A uszy całego ludu były skupione na księdze prawa. Ciekawe nabożeństwo. Ciekawy sposób oddawania Panu Bogu czci, czytając Jego prawo. No tak, wrócimy właśnie do prawa mojżeszowego, to tam też znajdziemy pouczenie, że kiedy się zgromadzili na święta, mieli czytać Torę. I tak przy każdym święcie, które było w Jerozolimie, te święto tak zwane pielgrzymkowe, kiedy każdy miał się zgromadzić. Czytany był po kolei, każde kolejne święto to był kolejny ustęp Tory. Nie pamiętam w ciągu ilu lat w ten sposób czytano na tych zgromadzeniach całą Torę. I raz po raz, z biegiem lat powtarzano sobie. I tutaj właśnie jest to ten moment, kiedy przychodzą i czytają Boże prawo. Jak by to wyglądało, gdybyśmy zapraszali ludzi na wieczór uwielbienia i otwierali Pismo Święte, no i wtedy czytali: Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią. I tak dalej. 10 przykazań. Albo gdybyśmy otworzyli trochę indziej. I na przykład taki.
Dlatego powiedziałem synom Izraela, żadna dusza wśród was nie będzie spożywała krwi, ani żaden przybysz, który gości wśród was, nie będzie spożywał krwi. No ciekawe jest, no by było gdyby wieczór uwielbienia czytać Boże prawo. Ale tutaj mamy przykład, gdzie Izrael gromadzi się na nabożeństwo i czytają Boże prawo. Ale wróćmy do tego opisu, Księga Nehemiasza, 8 rozdział. Zobaczmy sobie, jakie są skutki. Werset 8 i 9. Czytali więc księgi prawa Bożego wyraźnie i wyjaśniali znaczenie tak, żeby zrozumiano to, co czytali. Potem Nehemiasz, to jest Tirszata, i Ezdrasz kapłan, i uczony w piśmie, oraz lewici, którzy nauczali lud, powiedzieli do całego ludu: ten dzień jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się ani nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, słuchając słowa Pana. Słowa prawa, przepraszam. Te słowo ich poruszało. Tak jak przed chwilą mówiliśmy o tym prorokowaniu, że ktoś przychodzi, jest przekonany. Tak wtedy te słowo ich przekonywało. Tam były pewne rzeczy, które nie były tak. Wzięli sobie żony z innych narodów. I kiedy czytali to prawo, Duch Święty ich oświecał i pokazywał im, że w życiu jest coś do zmiany. I oni zdawali sobie tego sprawę. Mówili, zgrzeszyliśmy. Źle postępujemy. I zaczęli płakać. Znaczy, tak głośny był płacz, że Nehemiasz Ezdraszy mówił, ale to jest radosne święto. Trzeba się weselić. Ale ich tak poruszało. Te nabożeństwo. Że w ten sposób zareagowali. No i był to dzień uwielbienia dla Pana Boga. Nie jeden w tego dnia oddał chwałę Bogu. W swoich cichych modlitwach. A przy okazji w wersecie 8 mamy, że czytali z Księgi Prawa Bożego i wyjaśniali znaczenie. A więc bardzo dobrze, że na naszych nabożeństwach z jednym z najważniejszych elementów jest kazanie Słowa Bożego, które na niczym innym nie polega, jak na tym, żeby odczytać fragment Bożego Słowa i wyjaśniać. Także idziemy w dobrym kierunku. O ile właśnie nasze spotkania wielbiące Pana Boga mają w swoim centrum tą księgę. Zaczęliśmy od Kaina Abla. Tam jest postawiony akcent na posłuszeństwo. Szczególny obraz nabożeństwa widzimy też na górze Moria. Historia z Księgi Rodzaju, 22 rozdział. Pan Bóg mówi do Abrahama: weź Izaaka, twojego jedynego syna, idź na górę Moria i tam złóż mi go w ofierze. I idą. Idzie Abraham, idzie Izaak. Najpierw idą z nimi słudzy, potem już na samą górę wchodzą obaj. I w jaki sposób oddają Bogu cześć? Przez swoje posłuszeństwo. Jednego i drugiego. Izaak też musiał się temu poddać. Chociaż Pan Bóg powstrzymuje, tak? Znamy historię. Pan Bóg powstrzymuje rękę Abrahama, mówi: już wiem, że nie cofniesz się, że będziesz mi wierny we wszystkim, ale właśnie to.
posłuszeństwo, zaufanie są tymi kluczowymi elementami nabożeństwa w tym przypadku. Więc kiedy mówimy o posłuszeństwie, to jest to coś, co wykracza tylko wydzielony jakiś fragment, kiedy się zbieramy razem. Takie wspólne nabożeństwo, jako uwielbienie Pana Boga jest już tylko jakimś owocem czegoś, co jest wcześniej. A co tak samo Bogu przynosi chwałę lub nie. Ale do tego jeszcze wrócimy. Chciałbym natomiast właśnie podkreślić tą różnicę pomiędzy tym, kiedy emocje, które są na nabożeństwie, wynikają z tego, że coś przeżyliśmy. Które są z środka i dają się i wychodzą na zewnątrz. Bo mieliśmy jakieś doświadczenie z Panem Bogiem, a sytuacją drugą, kiedy to właśnie atmosfera, emocje, które, że tak powiem, w powietrzu na danym zgromadzeniu mają poruszyć jakieś emocje we mnie. To są dwie różne sytuacje. I zacznę może od tych miejsc w Piśmie Świętym, kiedy widzimy doświadczenie z Panem Bogiem, które skutkuje uwielbieniem Pana Boga, wyrażam emocji. Dwa przykłady. Jeden z Księgi Psalmów, 32 psalm. Przeczytam akurat tutaj pierwsze trzy wersety, chociaż cały jest warty przeczytania, ale żeby nie trwało to zbyt długo, przeczytam pierwsze trzy. Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzechy zakryto. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje nieprawości, w którego duchu nie ma podstępu. Gdy milczały moje kości schły od moich całodziennych narzekań. Może jeszcze piąty werset. Wyznałem Ci swój grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem, wyznam moje występki Panu, a Ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu. Dawid przechodzi przez swoje doświadczenie. Trudne doświadczenie, bo upadł, bo zgrzeszył. I to grubo. Cudzołożył, zabił. I mówię o tym doświadczeniu, że Pan Bóg mu wybaczył. I wielbi za to Pana Boga. Jak przyjrzymy się psalmom, to one w dużej mierze właśnie, kiedy mówią o chwaleniu Pana Boga, to mówią w kontekście przeżyć, doświadczeń, które z Panem Bogiem się przechodziło. Dawida ścigali wrogowie i mówi, Pan jest moją twierdzą, tarczą, puklerzem. Był gdzieś na pustyni i mówił, dusza moja, tak jak jeleń pragnie do źródła wód żywych, tak dusza moja pragnie do Ciebie. No bo wiedział, co to znaczy pragnienie. Na pustyni był, wody nie było. I drugi przykład z Księgi Wyjścia, 15 rozdział. Od pierwszego wersetu czytając. Wówczas Mojżesz i synowie Izraela zaśpiewali Panu tę pieśń. Będę śpiewał Panu, bo bardzo się wywyższył. Konia i jeźdźca wrzucił w morze. Pan moją mocą i moją chwałą, bo stał się dla mnie zbawieniem. To mój Bóg, dlatego zbuduję mu przybytek. To Bóg mego Ojca, dlatego będę go wywyższał. I tak dalej. Przeszli przez Morze Czerwone? Mają doświadczenie? I wyrażają to na zewnątrz, chwaląc Pana Boga. I jest to autentyczne, duchowe przeżycie, a nie cielesne. Właśnie to, o czym pisze Paweł. Można być cielesnym chrześcijaninem, cielesnym chwalcą Pana Boga. Gdzie nabożeństwo, czy to oddawanie czci, właśnie polega na jakimś oddziaływaniu poprzez zmysły, żeby coś doświadczyć, coś odczuć, jakąś, powiedzmy, ekstazę. To jest cielesne i płytkie. Może skutkować potem właśnie pieśniami, które w swej treści nic nie noszą. Ale tutaj
ten 15 rozdział Księgi Wyjścia to jest pieśń. Pełna treści. Bo jest skutkiem doświadczenia z Panem Bogiem. Kiedy przychodzimy na właśnie na wspólne nabożeństwo, na czas wspólnego oddawania czci Bogu, przychodzimy z bagażem naszych doświadczeń, które dokładają się do tego, w jaki sposób wtedy uwielbimy Boga. I chciałbym razem z wami udać się znów do tego czasu odbudowy Jerozolimy, odbudowy świątyni. Księga Ezdrasza, 3 rozdział. I tu przeczytamy wersety od 10 do 13. Księga Ezdrasza, rozdział 3, od 10 do 13. A gdy budowniczowie położyli fundamenty świątyni Pana, postawili kapłanów ubranych w szaty i z trąbami oraz lewitów, synów Asafa, z cymbałami, aby chwalić Pana zgodnie z postanowieniem Dawida, króla Izraela. I śpiewali jedni po drugich, chwaląc Pana i dziękując Mu za to, że jest dobry, że Jego miłosierdzie nad Izraelem trwa na wieki. Cały lud wznosił głośny okrzyk, gdy chwalili Pana za to, że zostały położone fundamenty domu Pana. Lecz wielu kapłanów, lewitów i naczelników rodów, którzy byli starcami i widzieli tamten pierwszy dom, pierwszą świątynię, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano fundamenty tego domu. Wielu natomiast innych głośno krzyczało z radości, tak że lud nie mógł odróżnić głośnego krzyku radości od głośnego płaczu ludu. Lud bowiem wznosił tak wielki okrzyk, że było go słychać z daleka. Więc mamy ludzi, którzy uczestniczą w jednym i tym samym nabożeństwie. W jednym i tym samym nabożeństwie, gdzie się chwali Pana Boga. To akurat pieśnią, śpiewają, grają. Świątynia będzie odbudowana. Mamy fundament. Ale patrzę, że dwie zupełnie inne reakcje. Jedni płaczą, drudzy się cieszą. Dlatego, że emocje, które okazują, nie są wynikiem samego wydarzenia, chociaż są z nim związane. Ale są wynikiem bagażu, z którym przychodzą, swego duchu, ten duchowy bagaż, z którym przychodzą. I to młode pokolenie. Oni mają doświadczenie przyjścia gdzieś z dalekich krajów do swojej ojczyzny. Od pogańskich bożków zostawiają ich tam gdzieś i przychodzą tu, gdzie się tylko Pana Boga czci i chwali. Jest to doświadczenie, kiedy wzrastają w domach, gdzie służy się Panu Bogu. I takiej dużej, dobrej, zdrowej duchowości. I cieszą się. Ale ci ze starego pokolenia, oni patrzą na to, mówią, a tamten był większy. Tamta świątynia była wspanialsza. To takie maleństwo, co to jest? Nie wiem, czy to akurat wymiary się różniły, czy nie, ale no to nie jest to samo. Tam to było lepsze, bogatsze. Ale to nasze grzechy sprawiły, że zostało tamto zniszczone, że byliśmy na wygnaniu i że teraz nie jesteśmy niepodległym królestwem słynącym z bogactwa, któremu inni płacą daniny. I stawiamy tylko taki skromniutki domek. Przychodzimy na nabożeństwo albo ze swoim... Przychodzimy ze swoim stanem duchowym, który jest albo mocny i wyrażamy swoje emocje przez radość, albo przychodzimy połamani.
Być może wyrażamy to łzami. Ale przychodzimy ze swoimi emocjami, które się pobudzają. Też w kontekście właśnie spotkania z Bożym Słowem. Ale pozostając przy tej historii dawnych Izraelitów, Pan Bóg też jest aktywny. Pan Bóg odpowiada na nabożeństwo, które ma tam miejsce. I o tej odpowiedzi dowiadujemy się z księgi proroka Geusza. Prorok Geusz działał właśnie w czasie odbudowy świątyni. I kiedy ludzie płaczą, Pan Bóg właśnie przez proroka do nich przemawia. Księga Geusza, 2 rozdział. To jest 3 księga od końca Starego Testamentu. 2 rozdział, czytam tutaj werset 3, 9, 7. Któż pozostał pośród was, który widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim go teraz widzicie? Czy nie wydaje się wam, że jest niczym w porównaniu z tamtym? To jest właśnie ta przyczyna płaczu. Oni płaczą, no takie... Oj... I Pan Bóg mówi, tak wam się zdaje? Ale mówi dalej, 9 werset. Chwała tego domu będzie większa od tej, jaką miał tamten dawny, mówi Pan Zastępów, bo to miejsce obdarzy pokojem. Pan Bóg ich pociesza. Mówi, płaczecie, wspominacie na grzechy, na wasz upadek. Widzicie, no... Widzicie skutek tego, że jest słabość i tak dalej. Ale Pan mówi, ale chwała będzie jeszcze większa. I werset 7 mówi, wstrząsnę wszystkimi narodami i przyjdzie pożądany przez wszystkie narody i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan Zastępów. Daje mi wspaniałą obietnicę. To zna książkę Życie Jezusa, napisaną przez Ellen White. Być może część z was wie, że po angielsku ma trochę inny tytuł, Desire of Ages, czyli Pragnienie Wieków. Też ukazała się w Polsce też pod tym tytułem. Jest to tytuł zaczerpnięty wprost z tego wersetu. Różnie nasze polskie tłumaczenia dają. Akurat tutaj Biblia, którą mam przed oczami, mówi, pożądany przez wszystkie narody przyjdzie do tej świątyni. Upragniony od wieków. Mesjasz przyjdzie. To jest ważna sprawa, że kiedy nasze nabożeństwo jest według tego, jak Pan Bóg nam zostawił. W posłuszeństwie, w zaufaniu i ze Słowem Bożym na właściwym miejscu. To Pan Bóg jest w tym aktywny. I sprawia, że nas to nabożeństwo zbuduje. Chociaż jest skromne, chociaż właśnie no nie ma tym tam fajerwerków, wodotrysków i innych rzeczy, ale działanie Ducha Świętego powoduje, że możemy uzyskać odpowiedź, której na daną chwilę potrzebujemy. Czy to pocieszenie, czy może trochę też nagany, bo w tych słowach proroka Geusza też jest taka troszeczkę przygana za to, że czemu oni płaczą. Ale przede wszystkim to nas prowadzi. Patrzcie, że tutaj odpowiedź proroka, odpowiedź Boża przez proroka wskazuje na Chrystusa. To chyba kolejna bardzo ważna rzecz. Pan Jezus w centrum. Więc emocje są dobre, ale tutaj miejsce mają emocje, które wynikają z przeżycia z Panem Bogiem, są ze środka serca, wychodzą na zewnątrz, a nie w drugą stronę. I koniec końców. Właśnie kiedy mówimy o tym elemencie posłuszeństwa w nabożeństwie, w oddawaniu Bogu czci, to rozciąga się na całe nasze życie. 24/7. I
Kończąc, chcę przeczytać jeszcze słowa apostoła Pawła zapisane w liście do Rzymian, 12 rozdział. Rzymian 12, werset 1 i 2. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. To jest chyba to sedno. Czym jest uwielbienie Pana Boga? To jest, kiedy nasze życie w całości jest Jemu poddane. I kiedy w naszym życiu z całego serca szukamy, aby poznać Jego wolę. Bo poznać po co? Żeby ją wypełniać. I w tym Pan Bóg jest uwielbiony. I z tą myślą chciałbym zakończyć to rozważanie. Niech Pan da, aby nasze całe życie było Jego uwielbieniem, ale też każde wspólne zgromadzenie, czy w naszych rodzinach w domu, czy w naszych zborach, było tym prawdziwym uwielbieniem Boga, któremu niech właśnie chwała będzie na wieki wieków. Amen. Drogi nasz niebiański Ojcze, chcemy Cię uwielbić za to, że jesteś w naszym życiu, za to, że nam pomagasz, za to, że przez swego Ducha Świętego co dzień zachęcasz nas, aby przyjść bliżej Ciebie, aby z Tobą rozmawiać, aby sięgać do Twojego Słowa, aby w modlitwie swoje rzeczy powierzać Tobie, aby w modlitwie opowiadać o swoich uczuciach, o swoich problemach, aby swe uszy nastawiać na słuchanie tego, co Ty chcesz powiedzieć nam. W jaki sposób odpowiedzieć, w jaki sposób wskazać drogę, aby być wyczulonym na to, gdzie Panie prowadzisz. Chcemy Ci dziękować za Twoje stworzenie i za Twoje zbawienie, za Twoje obietnice, które są w Twym Słowie. Za to, Panie, że powrócisz na tę ziemię, że to już niedługo. I że zabierzesz wszystkich, którzy zechcą przyjąć Twoją łaskę. Za to, Panie, właśnie, że nie według naszych uczynków, ale według Twojej łaski postępujesz z nami. I Ojcze, niech naprawdę nasze życie będzie tym, co Ciebie wieli, co przynosi Ci chwałę, co może być dla innych powodem tego, aby spojrzeć ku niebu i chwalić naszego Boga. Modlimy się, Panie, przez imię Pana Jezusa. Amen. Amen.